Cześć, witam Was serdecznie. Przyjechałem znowu na skałki Twardowskiego. Zrobiłem to na motocyklu, jadąc na tak zwaną zdrabkę. No ale powiem Wam szczerze, że mamy 37 stopni dzisiaj w cieniu. Jakikolwiek strój mógłby spowodować, że zagotowałbym sobie klejnoty rodzinne, czego być może żona by mi nie wybaczyła, a raczej na pewno. I pewnie żadna kobieta po niej także nie. Także nie ryzykowałem. Ryzykowałem natomiast inaczej. Czy się opłaci, czy nie, to zobaczymy. Wy to pewnie będziecie mogli ocenić od razu, bo jeżeli film znajdzie się w internecie, to znaczy, że wszystko jest ok. O, widzicie? Wziąłem sobie nawet klapeczki do plecaka. Słuchajcie, jestem tutaj od paru dosłownie minut. Zaczynam nagrywanie. No i co Wam powiem, to Wam powiem, ale jestem troszeczkę przygnębiony taką trochę jakby klasyką, bo to co tutaj obserwuję, to wszechobecny syf. Czegoś widocznie brakuje w polskiej kulturze tworzenia, bo nie mamy tutaj jeszcze skończonego tego, co tutaj się dzieje, a już zaczynają się zniszczenia. Sytuacja wygląda oczywiście tak, że tutaj nadal, jak odwiecznie, jest zakaz wstępu. Póki co przynajmniej. No ale ludzi poważnie jest od groma. Co ciekawe, przejeżdżają radiowozy policyjne i tak naprawdę nie zwracają tak jakby uwagi na to, że ludziska tutaj są. Także zakaz wstępu jest, ale bez jakiegoś respektowania tego zakazu i sankcji w związku z tym zakazem.
Za dużo wam nie skomentuję, musicie ocenić to sami. Ja tylko po prostu w międzyczasie, bo ze względu na teraz sytuację, jaką mam w pracy, powiedzmy sobie tak zwany sezon, to w międzyczasie po prostu staram się coś nagrać, nakarmić algorytmika. I dzisiaj nagrywam właśnie stąd, a sami spróbujcie ocenić, jak to wszystko widzicie. Ludzi jest, powiem wam, naprawdę od groma, siedzą tutaj wszędzie. Podkreślam, zakaz wstępu. No i bardzo, bardzo dużo naszych przyjaciół ze wschodu. Nie wiem, czy nie słyszę więcej języka ukraińskiego jak polskiego. Szukam idealnego miejsca na kawkę i wygląda to trochę tak, jakby psiak szukał miejsca, żeby się móc wykasztanić. Kawka na szczęście mrożona. Mój termosik spisał się znakomicie. Zdrówko. Oj, przepraszam, ale jest zajebista. Zimna, zajebista kaweczka. Za mało kawki. Myślę, że to drzewo trzyma się bardzo dobrze i ma tu mocno wpuszczone korzenie, ale jakoś nie potrafię się całkiem spokojnie o niego opierać. Skoro już tu jestem i mam troszeczkę wolnego czasu, to obejdę sobie to oczko wodne dookoła. Muszę wam powiedzieć, że kawa była genialna. Z kawą to chyba tak po prostu jest, że żeby podkreślić, podnieść jeszcze jej smak, to musi po temu być odpowiednie miejsce i okazja. Przechodzę sobie przez takie chaszcze. I to jest troszeczkę dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest to, że co chwilę wychodzę na jakichś ludzi i wtedy mam ząka tak zwanego. Mówię wam, co chwilę ktoś tu siedzi. Troszeczkę otwartej przestrzeni i loże pozajmowane. Wszechobecny syf. Powiem wam szczerze, bo to trzeba po prostu podkreślić. Ja nie jestem jakimś pedantem, ale kurczę, nikt po sobie nie sprząta. To jak takie miejsce ma wyglądać normalnie? Przecież tu nikt nie będzie za nikim chodził, tak mi się wydaje, i podnosił każdą jedną rzecz. Okej, nie ma śmietników, ale to nie jest miejsce, w którym śmietniki powinny być. Wydaje mi się, że trzeba to potraktować, nie wiem, na równi z jakimś lasem czy czymś w tym rodzaju. Po prostu jeżeli przynoszę ze sobą śmieci i byłem w stanie je przynieść, to potem zabieram je po prostu ze sobą. Nie jest to duży problem, a byłoby jeszcze dużo, dużo fajniej niż jest. Chociaż i tak jest bardzo fajnie. Szok, szok, jestem w szoku. Przychodzę tu od 30 lat co najmniej. I za każdym razem jestem w takim samym szoku, żeby w centrum miasta było coś takiego. No ale zobaczcie.
piękne, bajkowe widoczki, gdzie nie jeden hotel mógłby się takimi pochwalić na swojej rozkładówce. Są po prostu zamazywane śmieciami, syf wszędzie, po prostu dla mnie brak kultury, no bo fajnie byłoby po prostu po sobie sprzątać, to nie jest jakieś uciążliwe, ale tu po prostu przychodzą sami młodzi bogowie, którym przecież wszystko się należy. Przepraszam Was, jestem cały mokry, ale czuję się co najmniej jakbym był w jakiejś puszczy amazońskiej. No może nie do końca ten krajobraz, ale jest ponad 40 stopni. Leje się po prostu ze mnie. Koszulki swojej od dołu Wam nie pokażę, bo nie zabrałem ze sobą ręcznika i właśnie w ten sposób z niej korzystam, bo inaczej po prostu twarz moja by się świeciła niesamowicie, co i tak pewnie będzie widać w niektórych ujęciach. Młodość równa się wolność, za którą niejednokrotnie w późniejszym życiu trzeba płacić. Znaczy za konsekwencje młodości spłacać długi, ale za kosztowanie wolności jest chyba warte wszystkich konsekwencji. No, może nie wszystkich. Ogólnie to chciałem trochę ponarzekać, bo wydawało mi się, że strasznie długo jest prowadzona ta inwestycja, ale teraz jestem tutaj, robię sobie spacerek dookoła i widzę, że cały czas się coś zmienia. No i to są dosyć grube zmiany, to też pewnie czasochłonne. I choć wyglądało, że w tym roku będzie już wszystko zrobione, to jednak widzę, że wymaga to jeszcze odrobinę czasu. Widać, że ktoś dba o to, żeby te przejścia były nie do przejścia. Jednak są też tacy, którzy troszczą się, żeby jednak dało się tędy przechodzić. Oczywiście wszyscy wiedzą, skąd nazwa Skałki Twardowskiego. Jeżeli nie, to tu albo tu gdzieś sobie wejdziecie i będziecie mogli to ogarnąć. Ja tylko wspomnę, że chodziło o wybuch pracowni alchemicznej. Spacerowałem tu sobie zaledwie 3 miesiące temu. Była wczesna wiosna i śnieg, który był na mojej drodze, przeszkadzał mi wówczas. Pewnie teraz też by mi przeszkadzał. A dzisiaj z kolei odwrotność, 40 stopni, jakieś rekordowe temperatury w tym roku. To też przyjechałem wedle obietnicy sprawdzić, jak to się tutaj wszystko zmienia. No ale jeszcze te przeróbki, które wtedy głównie mnie fascynowały, nie zostały ukończone. Także czekamy dalej. Będzie pewnie kolejna wizyta. Aczkolwiek jestem bardzo zadowolony, bo to miejsce ma dla mnie jakieś pozytywne wibracje i jakoś mi się tutaj po prostu łatwo pracuje, lekko. Widzieliście kiedyś nawalone mrówki? Ktoś sobie spożył tutaj w tym miejscu alkohol,
podejrzewam, w bardzo miłej atmosferze. Ale teraz już ktoś inny w równie miłej atmosferze alkoholu sobie nie spożyje. David Hasselhoff. Jupi, hura! Temperatura spada. Ajć, zapomniałbym o sentencji dla was. Otóż kluski, nie kluski, odpuścisz, nie odpuścisz. Jest takie przysłowie. Przyszłość to tajemnica. Przeszłość to już historia. A teraźniejszość to jest dar losu. A dary są po to, żeby się nimi cieszyć. Wracam już do motocykla. Jestem cały mokry, ale szczęśliwy. Choć pewnie byłbym jeszcze szczęśliwszy, jak byłbym suchy. Mniejsza z tym. W każdym razie, jeżeli w jakiś sposób podobał wam się ten odcinek, to proszę zostawcie po tym ślad. Do zobaczenia. Cześć. You.